Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich po dłuższej przerwie. Chciałem również z tego tytułu przeprosić Państwa. Niestety filmy przez dłuższy czas nie mogły się ukazywać z moim komentarzem z przyczyn obiektywnych, częściowo technicznych. To oczywiście się zmienia od dzisiaj regularnie. Co najmniej raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu będą komentarze plus jakieś wydarzenia. Dzisiaj podsumuję krótko to, co działo się w ostatnim czasie w samorządzie, na sesjach, ale nie tylko. Głównym tematem, czy uważam, że tematem, który jest dominujący, który powinien wzbudzić jakąś refleksję, to jest kolejny raz, po raz kolejny raz fakt kompromitacji miasta przez burmistrza i jego zespół. O tym jednak na koniec, najpierw to, co wydarzyło się na sesji. Pod koniec maja odbyła się sesja. Tam było głosowanie protokołu, takie rozpatrzenie skargi na mnie z zawiadomienia pana Jarosława Jaszczyńskiego. Całość możecie państwo wysłuchać. No, totalna kompromitacja pana radnego Krzysztofa Nieradki. Możecie państwo wsłuchać się w jego głos. Do tego jeszcze wrócę, tylko najpierw chciałbym temu zadać kilka pytań na sesji. Oczywiście wiem, że nie odpowie. To jest klasyczne działanie. Była też radny Pruchniak zaprezentował zmanipulowany protokół rzekomej, powtarzam, rzekomej kontroli planowania przestrzennego, jaka miała być prowadzona. Ostatecznie nie została przeprowadzona. Jak wiemy, w 2021 roku z pełnienia tej funkcji zrzekł się radny Rybczyński i od tamtej pory pan Pruchniak sprawę zamiótł pod dywan. Na koniec przedstawił zmanipulowany protokół, nie pisany przez nikogo z radnych ani jego. To zostało podrzucone. Oni się pod tym podpisali, więc komisja rewizyjna po raz kolejny pokazała przy przewodnictwie jednego z typów załóżników pana burmistrza, że nic w mieście, żadne nadużycia nie mogą zobaczyć światła dziennego i to się dzieje. Radny Rybczyński próbował przeczytać, ponieważ nie zrobił tego radny Pruchniak, próbował przeczytać swoje zdanie odrębne, przeszkadzał notorycznie w sposób chamski i bezczelny wiceburmistrz Bartłomiej Godlewski. Nawet była taka sytuacja, gdzie pan Rybczyński, radny, zwrócił się z formalnym wnioskiem o usunięcie z obrad pana wiceburmistrza, co oczywiście jest, tak powinno się stać. Żaden z typów stanowiących zaplecze pana burmistrza Artura Pomianowskiego, czyli tych załóżników radnych, od Guza przewodniczącego Opoki poprzez Nieradkę i pozostałych gości, nawet się nie zająknął, w cyniczny sposób mrucząc pod nosem i się uśmiechając. Proszę zwrócić uwagę na mamę kurcząt, jak się zachowywała, ta trzutka tamta i tak dalej. Proszę państwa, potem była jeszcze komisja rewizyjna. No, proszę państwa, wszystko można klęknąć, jak się ma większość w Radzie. Wszystko można klepnąć. Burmistrzowi bili brawo, aplauz, samozadowolenie,
samomasturbacja osobowością pana pana burmistrza i wiceburmistrza nawzajem się wspierali, radni. No, brak słów, brak słów na kuriozalne pochwały pana burmistrza, że istnieje i tak dalej. Ja oczywiście, jak będzie głosowane wotum zaufania, absolutorium, przepraszam, dla pana burmistrza, złożę wniosek, żeby jeszcze w punkcie C czy D projektu uchwały napisać: burmistrz jest najpiękniejszym burmistrzem w Polsce. Punkt D. Wnioskujemy o nadanie tytułu Miss Burmistrzów panu Arturowi Pomianowskiemu. No to jest oczywiście nawiązanie do zachowania pana Krzysztofa Nieradki. Raz powtórzę, no on złożył wniosek, żeby tam odpowiednimi przymiotami nazwać mnie, radnego, i wyrazić poddaństwo jednym z podmiotów gospodarczych, jakim jest stacja narciarska w Kazimierzu Dolnym. W takiej atmosferze, w takiej narracji, w takich tonach odbywają się obrady. Ale co się dzieje, proszę państwa? Media światowe, to wiem od zaprzyjaźnionych dziennikarzy, zwróciły uwagę na skandaliczne zachowanie pana burmistrza Artura Pomianowskiego, który urządził na cmentarzu, na kościach zmarłych mieszkańców Kazimierza, narodowości żydowskiej, obywateli polskich, zabawę z watą cukrową, która jeszcze w 2019 roku miała być zakazana. Dlaczego? Dlatego, że siepacze pana burmistrza, czyli wojsko, które miało zastraszać radnych, zastraszać mieszkańców po to, żeby przeforsować swoje korzystne decyzje, działania rady, aby prowadzić w sposób nieograniczony, niekontrolowany, w sposób uprzywilejowany swoje działalności gospodarcze. Ta wata cukrowa miała być zabroniona. Tak, proszę państwa, tam sobie odsłuchajcie, jak było. Wat w Kazimierzu, ogórek kiszony w Kazimierzu, smalec? Niemożliwe. Kto to mówi? To jest taka nazwa, taki nawiązująca do tego tłuszczu zwierzęcego. Określane były osoby w czasie II wojny światowej. Nie chcę używać, ale państwo wiecie, o czym mówię. Właśnie. I co się dzieje? Pan burmistrz chwali się na swoim Facebooku, że zrobił sobie ucztę na cmentarzu. Ten kierunek bliski panu burmistrzowi, czyli brak uszanowania do wartości kulturowych, europejskich, które niezależnie kto, nawet wrogów się szanuje, stąd też cmentarze żołnierzy niemieckich, cmentarze ukraińskich nacjonalistów na terenach polskiej Galicji. I no jakoś tolerujemy to, ponieważ jesteśmy wychowani w takiej wierze. A tu mamy przykład, gdzie burmistrz na cmentarzu urządza sobie piknik. Dlaczego do tego nawiązałem? Kilkakrotnie zwracałem uwagę, aby rozstrzygnąć i załatwić ostateczne sprawy cmentarza żydowskiego znajdującego się przy szkole. Środowiska żydowskie wyszły już z inicjatywą, że chcą ten teren odkupić. Jestem absolutnie tego zdania,
że to powinno się stać. Dlaczego? Dlatego, że nie wiem, może tutaj bracia starsi w wierze z zaświatów oddziaływują na to, że tam się nic nie dzieje i nic dziać się nie będzie. Pamiętamy, płyta boiska została zalewana notorycznie przez w czasie opadów olbrzymimi masami błota, to trzeba było sprzątać. Biedny woźny sprzątał to tygodniami, bo chłop nie dawał sobie rady. Nikt na to uwagi nie zwracał. I teraz, proszę Państwa, do czego wracam i dlaczego to jest tak istotne? I my jesteśmy okrzyknięci w mediach światowych, że my tu jesteśmy jakimiś antysemitami, że przeciwstawiamy się czemuś, co jest naturalne, że jesteśmy jakimś... Fakt jest taki, że część mieszkańców obecnych Kazimierza jest wrogo nastawionych do Żydów. Między innymi dlatego, że wiele z moich sąsiadów, tutaj oczywiście nie tych, którzy mieszkają koło mnie, tylko nawet moich znajomych, mieszka w mieszkaniach pożydowskich. Ta kwestia, tak, tak było, to jest oczywista oczywistość, my to wiemy. Ja z tym problemu nie mam, żeby o sprawach mówić jasno. Jeżeli handlujemy działkami na lewo i na prawo, ktoś podsunie, ktoś z Facebooka panu burmistrzowi napisze, już jest uchwała o sprzedaży działki. A to sprawa jest oczywista. Faktem jest, że teren ten należał do obywateli polskich, narodowości żydowskich. I nie jest coś takiego, że my mamy jakieś roszczenia do innego państwa. To jest nieprawda. Do państwa Izrael. Nic z tych rzeczy. Jest sprawa taka. Teren należy do gminy. Przejęła to po tym, jak w podobny sposób, jak przejmowała nieruchomości po wojnie z innych, między innymi kościelne i tak dalej, ale nie ma żadnej wątpliwości, że teren ten od setek lat należał do Kazimierzan narodowości żydowskiej. I sprawę bardzo prosto można załatwić. Po prostu sprzedać to. W grę wchodziły jakieś pieniądze rzędu miliona złotych. To są bardzo duże pieniądze. Tak, za te pieniądze może to być zaczyn do tego, żeby na boisku tutaj, na tym zielonym boisku, parkingu, stworzyć boisko. Przynajmniej jakiś projekt zrobić, wystąpić o środki zewnętrzne i raz na zawsze zamknąć temat cmentarza żydowskiego. Niestety, burmistrz Pomianowski, wiceburmistrz Godlewski, patoradni, czyli radni związani z panem Arturem Pomianowskim, z główną osobą pani Ewy Wolnej, przewodniczącej edukacji i kultury, nie chce tematu się podjąć. Przewodnicząca samorządu śmieje się, kiedy mówiłem, śmiała się, kiedy mówiłem o tej sprawie. Na ostatniej komisji sesji rozmawiała z panem Godlewskim, jak przepchać, przeforsować temat pobierania opłat w rejonie czy na placu Kazimierskiego ZOZ-u, czyli tutaj, gdzie jest przychodnia zdrowia. No, mieszkańcy z panią dyrektor złożyli petycję do Rady Miejskiej, przewodniczący OPOKA w ogóle tematem nie chce się zajmować. Mówi, że to my nie mamy kompetencji. Ale w innych sprawach to natychmiast. Proszę Państwa, mamy skandal. W załączeniu przesyłam, pod filmem daję link, to co, jak opisuje nas stacja, tak blisko związana z tymi środowiskami, czyli TVN. I cóż, no
Kompromitacja. Ale do tego jeszcze na koniec nawiążę do tego, do jakiego stopnia dochodzimy. Co się będzie działo? Otóż, jak wiemy, w czwartek było jedno z najważniejszych świąt katolickich w roku, popularnie zwane świętem Bożego Ciała. Ja zamieściłem film, zrobiłem też relację, skromną relację. Postaram się w przyszłości montować filmy tak, żeby były płynne przejścia i tak dalej. Obiecuję to i to będzie robione. I co się zdało? Pani, taka znana aktywistka z Puław, Platformy Obywatelskiej, zaczęła opluwać nas, katolików. Nie mówię tego bez znaczenia, bo to było tak ordynarne i wulgarne, że po prostu znieść tego nie można było. Na Facebooku ukazało się kilkadziesiąt, czy tam nawet już ponad 100 komentarzy. No jest tak, że pewne środowiska związane z byłym, że tak powiem, ustrojem, jaki panował przez niemal 50 lat w Polsce do końca lat 80., no mają ten rys, te DNA tak skonstruowane, że oni mimo, że upływu czasu nie mogą się przestawić i nie mogą zrozumieć, że w naszym kraju żyją różni ludzie różnej narodowości, różnego wyznania i każdemu należy się szacunek. To Polska, a nie inny kraj w Europie, była przykładem tolerancji religijnej. A popatrz się tutaj, ludzie, którzy biorą ślub, chodzą z krucyfiskami, opluwają nas, bracia katolików. I oczywiście, żeby tego nie było mało, radny Marcin Pisula, mój kolega, zresztą bardzo porządny człowiek, prywatnie, z porządnej rodziny, pisze komentarz, z jednej strony bardzo słuszny, bo zareagował właściwie, gdzie ktoś tam w sposób skandaliczny karci swoje dziecko, stosując jakąś przemoc. Dobrze, że Marcin, znaczy może ja to bym, dobrze, że na mnie to nie trafiło, bo mógłbym tutaj, cytując klasyka, wnąć z główki tym rodzicom. Natomiast insynuowanie, że to przez PiS, to Marcin kompromituje ciebie i całe twoje środowisko. Tych ludzi, którzy walczą z Kościołem. Oczywiście nie wszyscy, ale jest wśród waszego środowiska taki rak, taki nowotwór, czyli ludzi, którzy i kompromitują wasze środowisko i przeciwstawiają się, czyli walczą z wartościami, jakie były tolerowane i szanowane przez niemal 1000 lat. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do komentowania i już niebawem kolejne regularne komentarze dotyczące wydarzeń.